Hej, cześć, siemano, w kolejnym odcinku z Wiedźmina dwójki edycji rozszerzonej. Ja jestem Blacky, a to jest Wiedźmin Geralt. Idziemy do karczmy teraz. Tak pomyślałem sobie, że będzie dobrze tu odwiedzić te tereny. Może się uda kaskę zarobić. Na razie z nim nie rozmawiamy, a porozmawiamy z tymi panami. Wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? To jest walka na ręce. Przyda mi się naprawdę sporo kasy, dlatego dobrze się z nimi posiłować. Tu chodzi, żeby utrzymać ten pasek, który jest na środku, w tym większym pasku. Mniej więcej. Na myszce nie jest to zbyt skomplikowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Masz tu twoją wygraną. Spróbuj się z żelastym Janosem. Na tym pisało... Tu pisze Janos, oni mówią Janos, a to jest Juźwa. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Dobra, 25 stawiamy na fulla i walczymy dalej. Na tym poziomie trudności, na którym my gramy, czyli łatwym, te walki są, wydaje mi się, że łatwiejsze. Chociaż nie jestem w 100% pewny. I już mam troszkę więcej uranów niż zaczynaliśmy. Mocnyś, masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym Maćkiem. A ty kupiłbyś sobie ubranie, co? I te uszy z szyi zdjął. Chyba z tym musimy się spróbować. O, tam Triss widzimy z tyłu. No, zaczynajmy. Stawiamy 30. No, walcz. No. I już mamy z drugie tyle renów, jak zaczynaliśmy, więc jest całkiem nieźle. Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Też się ubierz. Jak dotąd nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. No spoko. Może kiedyś. Triss, tu inni są. Tu jest barmanka. Pohandlujmy. Czy oni mają coś ciekawego? Same rupiecie, to nie chcę. Okej, okay, pójdziemy na dół. Tutaj można też czasem znaleźć coś ciekawego. Tu można wejść. Można wejść, tu są naprawdę ciekawe komnaty. Mówię wam, te komnaty, nie ciężko jest się domyślić, do czego służą. Jeżeli nie wiecie, to bardzo dobrze dla was. Jeżeli wiecie, to jesteście tak samo zepsuci jak reszta świata. Tutaj można jeszcze ruta żółtego meteorytu, kloc z drewna. Dużo tu jest kloców, to na razie nie będę ich brał. Nie patrz mu. No. Schowek, skrzynia, pohandlujmy. Szukam tutaj, żeby... skrzynia to jest takie coś jak bank. Tutaj jeszcze zaraz powalczymy. Nie umiem grać w kości. Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii. Ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, Ignorant. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie umiem grać w kości, ale spróbuję z tym gościem. Za piątkę. Spoko. Mam dwie pary. Tak, mam dwie pary? Nie. Czekajcie. No, proszę, żeby było coś lepszego. No dalej mam dwie pary, przegrałem. Escape. Nie umiem grać w kości, tak jak mówiłem. Cóż, oko opatrzności nie spojrzało na ciebie łaskawie. Na razie zatrzymam te relikwie. Dobra, to kiedyś indziej
Może ja się nauczę, to... Co się dzieje? No to ją, nie wiem, odzyskamy, czy cokolwiek, zdobędziemy, o. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. Okej. To co? Walczysz, brachu? No jasne. Tak. Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. No i stawiamy maksa. Niech będzie. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, poczekaj, aż się odsłonię. Dobra, i walczymy. A, D. Teraz będzie A, D. Znowu to samo. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni. W. Jep. D. I ostatnie combo. A. I knockout. I znowu trochę orenów dla nas. Kurwa Ezja! No, genialny tekst, mi się podoba. Dalej. Bijemy się dalej, bracie? No jasne. Powiedz tylko z kim. Najzdub. Z Martylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia. No jasne. Najpierw chla, potem dopiero je, a babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdub. Przeczytajcie najzdub od tyłu. To jak? Dokładnie, najzdub od tyłu. Jak nie zdaliście sobie rady, to powiem wam, że to jest pudzian. Tak, pudzian. Zapraszam do tańca. Więc spoko. Bijemy się z pudzianem. Nieźle. Dobrze dla ciebie, Geralt. MMA. No, zaraz padnie. Szybciej zszedł niż poprzedni. Ej, mistrzu! Czemu tylko dwóch? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na tę pijaną hołotę. A oko mam dobre. Widać po tobie, widać. No jasne. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. O, nie chciałbym być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Jasne. Powiedz tylko z kim. O, wiedziałem, że traficie na siebie. Jaki bajerant. Mały dom. Skurwiel żremiut prosto z ula, chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wiesza. No, mocny gość. Duży mieszek. To jak? Niech będzie. Duży mieszek 25. No. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Przydałoby się z 200 orenów zdobyć tak na początek. No. Bijemy się. Chodź, jeszcze raz. Ryb. No, już po nich. To sztopo, kurwa. Już to mówiłeś, ziom. Dzięki, zabrała. Gratuluję. Obiłeś mordy największym zabijakom. Gratuluję. Turniej zakończony. To by było tyle. No, tutaj jeszcze troszkę może coś uda nam się rozkraść. I idziemy dalej. Bo tu jest taki przyjemny zakątek, do którego jeszcze kiedyś zawitamy. Jak zarobimy troszkę więcej kasy. Chwała bogini. Miło mi. Ciupcianko. Innym razem. Co ty nie powiesz? Na razie tutaj przeszukamy.
w poszukiwaniu Urenów. No, bo tu jest naprawdę sporo. Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Znasz komendanta? No, można się coś dowiedzieć. Pan Loredo to wielki człowiek, wielki. Opiekuje się nami, wspiera. Fajny podatki naszyjnik są na sili. Takie, jakie powinny być. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, że właśnie on zarządza faktorią. Bardzo nam tu wszystkim dobrze. Genialna propaganda. Co ty bredzisz, kobieto? Osada zrujnowana. Loredo was zastraszył, a teraz okrada. Nie gadajcie takich bezeceństw, panie Wiedźmin. Ja złego słowa na komendanta nie dam powiedzieć. To święty człowiek i już. Boisz się go, co? Spieprzaj, prowokatorze! Sorki. To było niemiłe. Kto to był ten Foltest, co go zabił? Fajno. Nie, tego dzisiaj widziałam. Nie wiem. Tutaj można naprawdę się obłowić w tym... klubie. Cokolwiek. Naprawdę jest tu sporo... naprawdę drogich... rzeczy. No, oprócz klocy drewna, no to... wiadomo. I wychodzimy na wierzch, znaczy na wierzch. Boże święty. Na powierzchnię. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Patrzcie, no ludzie! No i teraz idziemy na górę. Chyba tu już więcej nic ciekawego w środku nie ma. I teraz bym poszedł w miasto szukać handlarzy. Gdyż albowiem jest bardzo ważna taka... sprawa, że potrzebuję kilka książek nabyć. Panie Krasnolud, pan nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Nie chciałem tego widzieć. Tutaj przydałby się Krasnolud jeden taki. Jeszcze nie jest za późno. Witam. Gdzie ten pan Krasnolud? Już tu nic nie ma, prawda? O, jest! Cóż cię do mnie sprowadza, biały wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele. Aha. Czekaj, bywaj. Szukamy tutaj szafy. Nie godzi się! Tutaj też rudy żelaza. Teraz pohandlujemy z nim. Zwolisz, że okiem na twojej książki. A proszę bardzo, nie śpiesz się. Dobra, i teraz tak, szukamy książki, pohandlujmy. Dolina kwiatów, nie no, jesteśmy biedni. Keiran, też by się przydała. Nekery we mgle. Kup. Oddziały specjalne w Temerii, tu nie. Okropność wojny, zgnilce. Też by się przydało. Jeszcze harpie. Dolina kwiatów, Dolina Pontaru, harpie. Dobra, i jeszcze by mi się przydały odnośnie tych. Już były Keirany. Upiory, utopce. 3 lata wśród Endriak. Ile kosztują? 64. Nie stać nas. Czy mogę coś sprzedać? Zbroja plus 3. Plus 4. Tak, obie możemy sprzedać. 3 lata wśród Endriak kupujemy. Teraz jeszcze to sprzedamy i to sprzedamy. I nie jesteśmy najbiedniejszymi tutaj chyba. Teraz przeczytałem wszystkie książki i je chyba sprzedamy. Jest to nam potrzebne do questów, więc... Necker we mgle. No spoko. Widzicie nekery, zlecenia nekery update'owane. Pozwolisz, że rzucę oczy. A proszę? Ja chcę zmienić fryzurę. Na elfie modłę. Warkocze z tyłu głowy. Koński ogon. Włosy wygolone na skroniach. No to żeś dogadał, Wiedźminie. Pozwolisz, że...
pohandlujmy. To ja chcę sprzedać te książki, które od ciebie kupiłem. Ale to teraz mało warte. No nic. Trudno. Pozwolisz, że... Jeszcze tutaj chcę zmienić fryzurę. Okej. Okay. Jesteś piękny, Wiedźminie. Dobra. I teraz książki popytamy się o różne rzeczy. To nie jest dochodowy interes, co? He! Przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila de Tancarville, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Dobre, dobre. Ludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorveta. Nie mylisz się. No, byłem ale szczery jest ten krasnolud, fajny. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Mądry krasnolud, fajny. Było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie. Sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Moril o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. I to jest bardzo ważny motyw, który lepiej, żebyście pamiętali. Głupstwo. Wszystko głupstwa. Okej. Okay. Ale teraz jeszcze wbijemy do karczmy i porozmawiamy z naszymi znajomymi. Jest tu jakiś cwania? Dobra, teraz tutaj. Cześć. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. Czarowanie bywa męczące. No. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko to się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Jak ja uwielbiam tych teksty. Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Dobra, to zacznijmy od smoka. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydło wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. No, to brzmi logicznie. Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Co z twoim ślubem? Breckenridgeowie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, Kołtuna i Gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakam. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet. Trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridgeowych. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już zdawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła. Słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał.
i wsiorbał cały talerz tego świństwa. Stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Jaskier, od kiedy pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypomina. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No jasne. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. No i dobrze dla niego. Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emerowi, nie robię nic złego. Dobrze gadasz. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. No jasne. Zoltan, przyłączyłeś się do Skojatel? Współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale... Nigdy nie będę bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. Okej. Okay. Kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno Baron Kimbold i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków. Komentarze krasnoludów są naprawdę zawsze najlepsze. Ale fajnego panka ma zrobionego tego Zoltan. Uradzili coś, czy jak zwykle? Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna wiadomo. Nadzieja w Janie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. No i ale bardzo dobrze. Wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. A, czyli mają nad nim władzę finansową. No... Czarodziejki. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? O. Nie zaproszono ich. Mnie również. No ale to super. Dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Dobra. Dosyć tego politykowania. Masz rację, Geralt. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę. I poderżnął mu gardło. To cham. No i co? Wyskoczył przez okno. No. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Byłem tam, widziałem wszystko to. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I no. Dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. No oczywiście. O, ktoś przybiegł. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Czemu na polu było tak niebiesko? Nie rozumiem tego. Ale chyba musimy biec tam na przystań. I ratować tych biednych ludzi. O Jezu. Fu, Kejran. Dobra, biegniemy. Czy oglądamy filmik po prostu? Chyba oglądałem filmik po prostu. Dobra.
Co z ciebie za czarodziejka? A ja się pytam. Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele wobec swojego Ale i dogadał. No dobra, to gdzie ten potwór? No. Ją pytaj ta! Geralt? Czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Oczywiście. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soskał mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje. Sosek żyje i na żadne dno nie idzie. A potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. O. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie. No, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście. Szczęście? O, właśnie. Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście. A skąd potwór nagle w porcie, co? Ledwo żyje gość. Może Wiedźma go przyzwała. Żeby go obejrzeć w pełnej krasie. Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. No. Racja, dość już zmitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się. No. Co jest? Już myślałem, że będzie bitka. Stul pysk. Idziemy. No, przydaje się ta wiedźmińska magia. Natręty takie. Że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Czego tu chcesz? Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To tak, podejmiemy się. Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają mistrzowie. Oczywiście. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Czyli będą beznadziejne warunki, znając życie. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Nie, masz rację, odejdź stąd. Już. Tris. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. No. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Tris Marigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Tris? Sabaty. Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. To jest prawda. Wciąż ostry jak grzytewka. To jest prawda. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. No. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. No jasne. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Dobra, to porozmawiamy z kupcami i to by było tyle na dzisiaj chyba z naszych zmagań z Wiedźminem. No właśnie, kwestie ceny. Obgadamy sobie tutaj i myślę, że na tym skończymy. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! No cześć. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden, trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora. Nie maruć. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Nie. To odezwij się, jak znudzi się we Flotsam. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartuję. Nie żartuję.
Zobaczymy. Czarodziejka może nie znać stawek, ale ja jestem Wiedźminem. Jeśli dowie się, że chcieliście ją oszukać, to nie Kejrana będziecie się bać. No. Wystarczy? Rozumiem. Dołożę jeszcze trochę złota, ale nie ma mowy o podwójnej stawce. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. No. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadumiesz dowolnie. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest Wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf Hendozony. No jasne. Chyba trochę przerypałem z tym, bo powinienem wziąć podwójną cenę za ten i tego gościa, no ale... No, coś się tam dostało. No, coś to było. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? Sprawdźmy misje, jakie nam zostały. Niemoralna propozycja, Kejran, zlecenie na Nekery, kłopot z trolem, nie ma mocnych, podziemny krąg, zabójcy królów. Więc tak, jeszcze tutaj będzie jedna misja, którą już niebawem wykonamy w następnym odcinku. Więc do zobaczenia następnym razem, gdzie porozmawiamy z Cedriciem. Myślę i wykonamy podziemny krąg. No. Albo podziemny krąg, tylko zobaczymy. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia już jutro w następnym odcinku z Wiedźmina II Zabójcy Królów. Ja byłem Blacky, to jest Geralt i do usłyszenia następnym razem. Siema, nara, pa!